Moi drodzy, słuchacie audycji, odcinek specjalny, a naszym dzisiejszym gościem telefonicznym jest Łukasz Drozdowicz. Cześć, witam Cię. No, cześć, witaj. Kierowca niezwykły, ponieważ kierowca, który startuje nie w Polsce, ale który znalazł sobie taką specjalną ścieżkę rozwoju i myślę, że dzisiaj podczas całej audycji będziemy się starali powiedzieć, jak stało się to, że trafiłeś do wyścigów, jak doszło do tego, że jeździsz za granicą. Jeździsz daleko za granicą, bo myślę, że na początku możemy to powiedzieć. Sporo kilometrów od Polski się ścigasz, prawda? Tak, aż tak daleko. Niestety innego wyjścia nie było. Mhm. Paradoksalnie te wyścigi, które były bliżej, czyli wyścigi europejskie, były poza moim zasięgiem, więc musiałem się troszeczkę dalej oddalić od troszeczkę to kraju, tak delikatnie więc... powiedziane, prawda? No, jak jest 12 godzin lotu, ale... Są tego zalety. Słońce tam świeci cały rok i można jeździć cały rok, bo tor nie musi wysychać po zimie, tej po prostu nie ma. Świeci słońce, to jest jedna rzecz, natomiast na pewno jest cieplej niż teraz w Polsce. No i trafiłeś na taką pogodę, można powiedzieć, ekstremalną, ponieważ Tajlandia słynie z tego, że jest tam ciepło, kojarzy się z tym, że jest po prostu ciepło, a trafiłeś do Polski, gdzie mrozy sięgają minus kilkunastu stopni i, no i nie jest łatwo przetrwać chyba człowiekowi, który większość roku, większość miesięcy, dni w roku spędza no, w ciepłych krajach, tak możemy powiedzieć. No to jest prawda, szczególnie po dłuższym przebywaniu w Azji, w Tajlandii, kiedy tej zimy się skutecznie unika, to muszę powiedzieć, że już jest coś takiego, że zmienia się coś w organizmie i mój organizm już do końca się nie potrafi tak naprawdę ogrzewać, bo... Do pewnej temperatury tak. Może, prawda? Ale poniżej to już jest dokładnie, szwab, natomiast jest to diametralna różnica i Tajowie to nawet nie tyle jest ciepło. Tajowie mówią, że mają dwie pory roku. Jedna jest gorąca, a druga jest odpowiednio bardziej gorąca, tylko zamiast tego odpowiednio pada inne słowo, którego nie mogę użyć na antenie. Ale oni naprawdę mają wysokie temperatury i to jest czasami przestawienie około 60 stopni z plus 35 na minus kilkanaście. To jest już dosyć istotna zmiana. Bardzo istotna zmiana, no ale też należy powiedzieć, że w Polsce tak zimno często nie bywa. Trafiłeś po prostu na taki okres, gdzie ta zima jest taka bardziej sroga, tak to nazwijmy, ale też no, z tego klimatu się wywodzisz i zanim trafiłeś do serii wyścigowych, to jest jedna rzecz, no to musiałeś się tym sportem zainteresować, a zainteresowałeś się od rajdu, który też nie słynie z wysokich temperatur. Powiedz, jak zaczęła się twoja przygoda, twoja miłość do motorsportu, a może w ogóle do motoryzacji? No, do motorsportu i motoryzacji to chyba w tym samym momencie. Ja pamiętam, nie wiem, czy miałem 16 lat chyba, jak oglądałem Barburkę Warszawską, stałem na mrozie w tej temperatury, z której się wywodzę. Stałem, oglądałem. Pamiętam, miałem jeszcze przyjemność oglądać Janusza Kuliga. Wtedy to były no, jakby chyba bardzo dobry czas dla motorsportu w Polsce, dla rajdów samochodowych. Mhm. No i tak kiedyś myślałem, jak to by było, czy mam szansę, żeby kiedykolwiek wystartować w jakimś rajdzie. No zaczęło się od tego, że po dwóch latach już próbowałem składać silniki w maluchach, jeszcze się na maluchy załapałem. Jeździłem w amatorskich rajdach, jeździłem na rundy Mistrzostw Polski, oglądałem te rajdy. Później jeździłem zerówkami też, to już były takie lata, kiedy w Polsce te rajdy niestety no już trochę tak, trochę mniej tych załóg startowało, ale jeszcze w dalszym ciągu miałem jakąś nadzieję na starty. No niestety myślę, że wszyscy, którzy nas słuchają, zdają sobie sprawę, jakie mamy w Polsce realia i no niestety głową się muru nie przebije czasami, jeżeli nie mam odpowiednich warunków i tego, co jest konieczne do tego, żeby brać udział w rajdach, zapiąć budżet, no to niestety trzeba było wyjechać i realizować te swoje marzenia gdzieś indziej, więc... A niestety trochę, ten sport jest sportem... Przypadek. Ten sport jest sportem niesamowicie drogim, ale powiedz, czy od razu oglądając ten rajd zamarzyłeś o tym, żeby kiedyś zasiąść za kierownicą i po prostu się ścigać, czy to przyszło później, czy ta chwila kiedy no, zacząłeś w tym kierunku zmierzać, jak długo to trwało po prostu w twoim przypadku? Znaczy ja od razu wiedziałem, że chcę się ścigać, a nie wiedziałem tylko, że będę kiedykolwiek w ogóle jeździł w wyścigach w Tajlandii. To było coś, co nawet mi przez myśl nie przeszło. Że no można powiedzieć ekstremalne marzenie, prawda? Nawet trudno powiedzieć, że to może być marzenie, bo nawet podejrzewam, nie wiedziałeś, że tam się ścigałem, że tam są poziomy różne ścigania się, no i wyścigi, a przecież zacząłeś od rajdu samochodowego. No w tamtym czasie to w ogóle to było poza jakimś moim zasięgiem, to była jakaś abstrakcja, tak jak mówisz, nie miałem w ogóle pojęcia, jak wygląda motorsport w Azji.
Z reguły my kojarzymy bardziej motorsport z Japonią, to jest jakoś tak lepiej tutaj pokazywane, natomiast Tajlandia to w ogóle coś kompletnie abstrakcyjnego. Ja wtedy zaczynałem w Polsce i jakby jedyną możliwością to było zacząć się ścigać w amatorskich rajdach w Polsce. To było coś, co jakby pchało tą moją karierę do przodu i zdecydowanie to nie można powiedzieć, że to jakieś plany da się na tym na długo układać, bo to są rzeczy, które się wydarzają na bieżąco. Jeżeli nie mamy możliwości realizować czegoś w tym miejscu, gdzie jesteśmy, no to trzeba spakować walizki i wyjechać. No kiedyś dalsze podróże też nie były tak proste, jak są dzisiaj. To też nie było tak łatwo dostępne, ale okazuje się, że dla chcącego nic trudnego. Powiedz mi, czy zawsze miałeś taki charakter, że jeżeli nie możesz czegoś zrobić w danym miejscu, to po prostu zmieniasz to miejsce, że jesteś bardzo uparty w dążeniu do celu? Tak, jestem uparty, żeby realizować swoje marzenia, może nie za wszelką cenę, natomiast ta jakość życia jest też istotna, bo nie wyobrażam sobie, co miałbym w tym momencie robić, gdyby nie to, że jeżdżę w wyścigach w Tajlandii. Może gdybym nigdy nie spróbował, gdybym tam nigdy nie pojechał, to o tym bym nie wiedział. Natomiast już stało się to, co stało, jest to rodzaj uzależnienia i myślę, że jest coraz gorzej. Ale wiesz, wygląda to tak, że wielu chłopaków w swoim wieku ma te marzenia, ale jest taka, powiedzmy, szara rzeczywistość, czy normalna rzeczywistość, czyli nie ścigają się, chodzą normalnie do pracy, oglądają rajdy, oglądają wyścigi, ale nie robią tego kroku, który jest krokiem odważnym, bo przyznasz, że wyjazd za granicę i jednak znalezienie sobie tych warunków do tego, żeby można było się ścigać, żeby można było realizować marzenie, jakiekolwiek. Te akurat marzenia są marzeniami skomplikowanymi, bo to są starty w sportach samochodowych, starty w motorsporcie. Czy od zawsze miałeś taki charakter od dziecka, że tak powiem, że starałeś się realizować, starałeś się szukać różnych dróg dojścia do realizacji swoich celów i marzeń? Tak, zdecydowanie. Ja mam taki już charakter, że z reguły jak czegoś bardzo chcę, to prędzej czy później to osiągam. Nieważne tak naprawdę, co to jest, tylko metod na osiągnięcie celu jest bardzo dużo. Gdybym wpadł na pomysł, że zgłoszę się do pucharu Audi albo jakichś innych wyścigów Super GT czy czegoś w Japonii, no to w tym momencie praktycznie to by było poza zasięgiem, bo to już jest coś, co nie wiem, co musiałbym zrobić, żeby w krótkim czasie to osiągnąć. Tu są po prostu progi, które są jakby były dla mnie zaporowe. Natomiast można osiągnąć też cel w taki sposób, żeby jeździć w innych ligach, które są dużo tańsze, gdzie można bardzo łatwy sposób znaleźć sponsorów. Szczególnie jeżeli się do tego podejdzie w odpowiedni sposób. To jest trochę takie, to co zrobiłem, to takie zagospodarowanie rynku, który nie był zagospodarowany, dlatego że ja byłem pierwszym obcokrajowcem w seriach, tych konkretnych seriach wyścigowych w Tajlandii. No to w jakiś sposób łatwo można było jakby zorganizować starty, jeśli chodzi o sponsorów, ponieważ co bym nie zrobił na to, że to jakoś tam się wyróżniam. Natomiast wyjechać, to może nie zawsze trzeba wyjeżdżać. To zależy od tego, ile mamy czasu i jakie mamy możliwości, żeby to osiągnąć. To jest trochę tak, jak realizować drogie marzenia za niewielkie pieniądze. No to trzeba trochę więcej tego czasu. Trzeba się trochę więcej uczyć, trochę więcej nachodzić. No ale w końcu ta nauka, która z tego płynie, jest przynajmniej dla mnie jest bardzo ciekawa. I to jest coś, co już zostaje na całe życie. Aczkolwiek po tym, jak zaczęło się mówić, że Polak jeździ gdzieś tam w Tajlandii w wyścigach, no to zaczęli się do mnie odzywać koledzy, z którymi się kiedyś w Kajotesach ścigałem w Polsce. To są niesamowite historie, bo to są ludzie, z którymi przez kilkanaście lat nie miałem kontaktu, ponieważ jakoś się... A nagle się odnaleźliście, prawda? Dokładnie, nagle się jakoś tam odnaleźliśmy. No i jest muszę powiedzieć, jest różnica. No, w czasie, kiedy oni, powiedzmy, przestali jeździć lub jeżdżą gdzieś tam czasami jeszcze, no to pobudowali firmy, mają teraz pozycje, stanowiska, czasami rodziny, natomiast ja dalej siedzę w garażu, tylko w innym kraju, no ale to już jest chyba takie uzależnienie, że nie jestem w stanie z tego zrezygnować. No i powiedzmy, na początku nie wyjechałeś od razu do Tajlandii. Po drodze miałeś takie ciekawe przystanki, tak to możemy nazwać. W momencie, kiedy doszedłeś do wniosku, że w Polsce nie wyjdzie ci w ówczesnych warunkach, być może byłoby inaczej, gdybyś zaczynał teraz, prawda? Kraj też się zmienia i też jako gospodarka stajemy się inni, stajemy się silniejsi. Powiedz, jak to wyglądało w twoim przypadku? I gdzie, który kraj był tym pierwszym krajem,
na tym takim przystankiem, tak to nazwijmy, drodze do Tajlandii. To były Wyspy Kanaryjskie, konkretnie Gran Canaria najczęściej, chociaż promami dość dało się między wyspami kursować, jak mi się przystało podobać na jednej wyspie, to łatwo można było się przenieść. Też znane z rajdów samochodowych, prawda? Tak, to jest już trochę bliższe, myślę, naszym realiom, natomiast wtedy to było dla mnie osiągalne, dlatego że to była w dalszym ciągu Unia Europejska. Tam było bardzo tanie paliwo, bo to jest specjalna strefa ekonomiczna, tam z czegoś to wynika, że to paliwo jest tańsze. Bardzo dużo dróg, zakręt i możliwości udziału w takich rajdach, które tam były, no można powiedzieć trzecioligowe, drugoligowe, nie chcę tam kogoś zdegradować, natomiast to nie były tak drogie rajdy, jak znamy te kwoty z Mistrzostw Polski i tego było bardzo dużo. Tam szczególnie rajdy szutrowe odbywały się takie trochę na regulaminie czegoś jak trochę bardziej obszerny KJS, wtedy na miarę moich możliwości i tam przez jakiś czas faktycznie mieszkałem, natomiast później ten kryzys ekonomiczny, który dotarł do Europy, stało się niestety tak, że tam coraz mniej tych rajdów było, coraz wyższe ceny za wszystko, no więc niestety tam też nie było perspektywy, żeby dalej jeździć. Przy czym mi chodziło zawsze o to, może nie tylko, żeby rywalizować w samych zawodach, żeby wygrywać czy przegrywać. Mi chodziło też o to, żeby stale podnosić umiejętności, żeby jak najwięcej jeździć. Dlatego, że wtedy mam możliwość rozwoju, a to mogę wykorzystać do różnych innych celów. Tak? Jest to możliwość przejechania przede wszystkim dużej ilości kilometrów OS-owych, gdzie na pustych drogach Wysp Kanaryjskich i ilości tych dróg, jakie tam są, mimo że wyspa ma 60 km średnicy, to wierz mi albo nie, ja potrafiłem tam przebieg zrobić samochodu 70 tysięcy kilometrów 3 lata na tych wyspach, więc to jest niesamowitego. Jest gdzie jeździć i tam organizuje się bardzo dużo takich rajdów, gdzie droga jest w górach zamykana na określonym odcinku i coś w rodzaju super sprintu wtedy było organizowane. Co ciekawe, powiem, że jak pamiętasz pewnie Robert Kubica, który zakończył swój udział w rajdzie na bandzie energochłonnej na prawym zakręcie, tak. No to ta banda już była przeze mnie napoczęta kiedyś, także no dokładnie znam to miejsce. Dokładnie znasz to miejsce. Ja wtedy pojechałem dalej. Ale pojechałeś dalej, tak, także skończyło się to dla ciebie lepiej. No Robert Kubica niestety tam zakończył udział w rajdzie i też taki fajny początek w Mistrzostwach Europy, prawda? Tak, zgadza się. No rajdy są nieprzewidywalne, tutaj jest duże pole do improwizacji, teraz w wyścigach zauważyłem, to jest kompletnie inny świat, tutaj się liczy precyzja i cały czas ten, tutaj w zasadzie no jedyny moment na improwizację to jest kiedy mam zawodników dwóch obok siebie, ale z reguły to się jedzie tak jak po sznurku, wykonując te same czynności w tych samych momentach. I to jest diametralna różnica do rajdów. No tak, i Wyspy Kanaryjskie no kojarzą nam się też z taką precyzją, muszę powiedzieć. Jeżeli chodzi o rajdy asfaltowe, to absolutnie jest taki rajd, powiedzmy, o stałej nawierzchni, o przyczepnej też nawierzchni. I na tych drogach doskonale czuł się wspominany przez ciebie Robert Kubica z Maćkiem Baranem, startujący wcześniej w rajdowych Mistrzostwach Europy. Powiedz, czy masz swoich idoli, czy masz swoich idoli kierowców startujących obecnie, czy to w rajdach samochodowych, czy w wyścigach, bądź też miałeś takich idoli, jak zaczynałeś swoją przygodę z motorsportem? Ja oczywiście obserwowałem utalentowanych kierowców, próbowałem coś podejrzeć, sposób, w jaki oni, jeżdżą, w jaki sposób są tacy szybcy, natomiast jeśli chodzi o idoli ogólnie, to ja podziwiam każdego człowieka, który realizuje swoją pasję, swoje marzenia i to nieważne, czy to są wyścigi, rajdy, czy w ogóle to nie jest sport motorowy. Jeżeli ktoś chce coś osiągnąć, to naprawdę jest w stanie. Człowiek może bardzo dużo osiągnąć, tylko jest tutaj jedna ważna zasada, że robiąc coś dokładnie w ten sam sposób, jak wszyscy inni, to trudno oczekiwać o jakichś innych rezultatów. I mam wrażenie, że czasami ludzie o tym zapominają. I tak jak rozmawiam z ludźmi, czasami podróżując, czy spotykam w samolotach, czy na jakichś zupełnie odciętych od świata miejscach ludzi, którzy realizują swoją pasję, to ci ludzie z reguły mają jedną wspólną cechę. Robią wszystko inaczej niż inni i dzięki temu osiągają inne rezultaty. I to jest, myślę, częściowy klucz do sukcesu, dlatego że jeżeli dalej bym próbował jeździć w Polsce, może bym doszedł do Mistrzostw Polski, może bym coś osiągnął, tego nie wiem. Natomiast kariera moja się tak potoczyła i nie żałuję niczego, uważam, że drugi raz mógłbym tak samo postąpić. Przy czym gdybym był teraz młodszy i miał tą wiedzę, co mam dzisiaj, to na pewno mógłbym dalej zajść, ale
myślę, że ktoś po mnie, kto będzie w jakiś sposób śledził też to, co robię, myślę, że może sobie jeszcze więcej osiągnąć i w jeszcze krótszym czasie. To jest naprawdę do zrobienia. To, że ja jeżdżę teraz w wyścigach Tajlandii, to nie jest... Nie uważam, żeby to było coś niemożliwego do zdobycia. To nie jest lot na Księżyc. To są zupełnie inne realia, tylko przede wszystkim trzeba się dużo uczyć i dużo obserwować to, co się dzieje dookoła. I trzeba oczywiście wierzyć w to, co się robi. I to ciekawe słowa, te, które powiedziałeś, czyli przede wszystkim no, nie powielać pewnej rzeczy, nie powielać pewnych zachowań, czy to dotyczących ścieżki rozwoju, to jest jedna rzecz, ale także myślę, co jest bardzo istotne, tego, jak się jeździ samochodem, tego jak się kieruje samochodem, czy to samochodem rajdowym, czy to samochodem wyścigowym, prawda? No, że to trzeba powielać, bo to są pewne zasady, których się trzeba trzymać. Tak, zasady zasadami, ale szukanie też pewnych granic, myślę, prawda? Tutaj każdy musi chyba znaleźć taki swój sposób do tego, aby do tej granicy dochodzić i żeby czuć się komfortowo, będąc blisko tej granicy, bo cały czas o granicach jest mowa, mówiąc o motorsporcie. Ja sobie trudno mi sobie wyobrazić przekraczanie granic w pewnych momentach na torze w Tajlandii, tym największym torze jest zakręt, który staram się jechać na granicy, ale... Nie wyobrażam sobie, co by się stało, jakbym tą granicę przekroczył. Także nie namawiam oczywiście do przekraczania granic w tym sensie, ale na pewno do obserwowania. Trzeba pamiętać, że to małe kroki decydują. Żeby nie skupiać się na tym, co chcemy osiągnąć za 5 lat, czy nawet kiedy wpadnę teraz na pomysł, żeby jeździć w wyścigach w Brazylii, nie ma to znaczenia. To nie chodzi o to, żeby się na tym koncentrować, tylko przez najbliższe 24 godziny robić coś, potem kolejne 24 godziny i tak dążyć powoli małymi krokami do tego, żeby to osiągnąć. To jest dokładnie to samo, co z nauką tajskiego i to powtarzam jak mantrę, że wydawać może się, że trudny język, ale on ma 46 liter. No to już człowiek z naprawdę, który jest leniwy, któremu się nie chce, to jedną literę dziennie nauczyć się, to chyba nie jest jakiś problem, czyli po prawie 2 miesiącach można znać cały alfabet. Tak, i systematyka w tej nauce. Systematyka, dokładnie, i małe kroki przede wszystkim. I małe kroki. No, po Wyspach Kanaryjskich, tak jak powiedziałeś, na które zawitał kryzys i które no, nie rozwijały się, jeżeli chodzi o motorsport, bo no, niestety tak jest, że jeżeli są kryzysy gospodarcze, no to sport motorowy i te wszystkie, tak to nazwijmy, przyjemności, ale też dla niektórych sposób na życie, tak jak dla ciebie, tak jak jest to w twoim przypadku, one są po prostu trudniejsze do wykonywania, więc podobnie, możemy powiedzieć, spakowałeś walizki i znalazłeś inne miejsce, tak? Jak doszło do twojego wyjazdu, do tej decyzji, że jadę do Tajlandii, być może z zamierzeniem ścigania się? A zamiaru ścigania się to nie było na pierwszym miejscu, dlatego że ja przyznam szczerze, ja miałem chwilę zwątpienia, ja już praktycznie kaskot wysiłem na kołek po Wyspach Kanaryjskich, ja zrobiłem tam tak dużo, przygotowałem samochód, tam były te rajdy, to były jakieś profesjonalne rajdy, tam do połowy to licencji nie trzeba i tak dalej. Natomiast w dalszym ciągu dawały mi tą satysfakcję, tą przyjemność tego, co robię. Natomiast doszedłem do wniosku, że to już chyba starczy, dlatego że nie jestem w stanie tego dalej tam pociągnąć. W Azji praktycznie nie wyobrażałem sobie, żeby to było możliwe w tamtym czasie. Natomiast później, kiedy do Azji przyjechałem i zacząłem tam szukać, rozglądać się, no to się okazało, że najciemniej pod latarnią, dlatego że pierwszy kraj, do którego trafiłem, to była właśnie Tajlandia. I nigdy nie brałem pod uwagę Tajlandii wcześniej jako tego miejsca, gdzie mogę zacząć rywalizować w Azji, dlatego że w Tajlandii byłem na 2 torach wyścigowych. To były jakieś tam obiekty, które już lata swojej świetności miały za sobą, wybudowane za czasów, kiedy w Tajlandii tam ten motorsport był trochę bardziej rozwinięty. Później zaczynałem coś na Filipinach, skoncentrowałem się na Sepangu w Malezji, bo to było stosunkowo blisko Tajlandii, a był już gotowy tor wyścigowy, tak? Natomiast wiedziałem gdzieś, że się buduje tor wyścigowy w Tajlandii, który będzie równie duży i równie ciekawy jak Sepang, natomiast wiedziałem też, że będą się tam odbywać zawody Super GT, UTCC, będą tam najwyższe światowe ligi. Wiedziałem wtedy, że nie jestem w stanie się zgłosić do takich zawodów, że to jest w ogóle nieosiągalne, tak myślę. Poza zasięgiem, nieosiągalne w tamtym momencie. Natomiast szczęka mi opadła do samej ziemi, się 2 razy odbiła. Zobaczyłem, że poza tymi wyścigami Tajowie organizują też coś w rodzaju narodowych wyścigów, które są w tym samym dniu lub organizowane też w innych dniach, to Super GT i to są relatywnie tanie, to do Super GT to ma się w ogóle nijak, to są 2 odrębne światy, natomiast oni zrobili to w taki sposób, że kiedy jedzie wyścig Super GT
to wcześniej wyjeżdżają te samochody Toyoty, Hondy i różne klasy, które są relatywnie tanie. To się odbywa na oczach 100 tysięcy kibiców, którzy już czekają na Super GT, dlatego wtedy nie było dla mnie problemem, żeby znaleźć sponsorów, którzy będą chcieli za to płacić. I tak to się zaczęło, że od tamtej chwili, kiedy pierwszy raz trafiłem na tor wyścigowy i zobaczyłem poziom tych zawodów, to wtedy już praktycznie tylko na tym się skoncentrowałem, na tym, żeby wystartować w tych wyścigach. Chociaż w pełnym sezonie nie wystartowałem wtedy, ale już wiesz, rozumiesz, o co chodzi. To już był początek. Wtedy coś, jakiś pomysł też zaświtał i pomysł taki, tak jak powiedziałeś, ta strategia małych kroków, prawda, że oczywiście mamy marzenia różnego rodzaju i też marzenia wielkie, natomiast zauważyłeś chyba, że to jest szansa, że być może to jest ta nisza, którą można zapełnić, skutecznie zapełnić. Tak, tylko wtedy to jeszcze było próba realizacji, kontynuacji tego, co robiłem wcześniej, a ja, pamiętaj, robiłem to wcześniej w jakiś taki sposób, żeby cały czas podnosić swoje umiejętności i ja nigdy nie byłem kierowcą, który aspirował do tego, że będzie występował w telewizji, czy tak jak u ciebie w audycji, bo to było coś w ogóle, o czym tak naprawdę ja tego nie potrzebowałem. To było dla mnie w tamtym momencie... To nie było celem. To nie było też jakimś celem, celem. I też nie było takich... ścigając się w różnych poziomie, na różnych poziomach, to też... jakby nie było częścią tego, co robiłeś. Dokładnie, dlatego to powiedzmy stało się tak niejako przy okazji. Ja w Tajlandii spędzałem bardzo dużo czasu wtedy, dlatego że mnie w ogóle Azja interesowała. Ja cały czas szukałem sobie możliwości rozwoju, ale ja pracowałem jako kierowca testowy, ja jeździłem safety carem w wyścigach, ja robiłem tam w Azji różne rzeczy, które cały czas pozwalały mi być blisko tego środowiska. Natomiast bardziej wtedy myślałem, że może będę u ciebie w audycji jako Polak, który pracuje jako kierowca safety caru w wyścigach w Azji albo w jakimś tam zespole jestem. A nie jako kierowca wyścigowy, prawda? Nie, tak. A nie jako kierowca wyścigowy w Tajlandii. To było coś, co jeszcze do końca nie wiedziałem. Natomiast zaczęło się to wtedy w ten sposób, że ja po tych wyścigach, kiedy zobaczyłem samochody, które się tam ścigają, zawodników, zobaczyłem w jaki sposób oni to organizują, ile to kosztuje, no to ja tak się zacząłem zastanawiać, no okej, dobrze, no to w takim razie idąc tą samą metodą, co kiedyś, przygotuję samochód, którym będę dojeżdżał na zawody, jeździł, zmieniał sobie opony z pomocą kolegi mechanika i tak dalej, i tak dalej. I to miało być coś takiego. Dlatego, że dziewczyna, z którą wtedy się spotykałem, miała możliwość ten samochód przechować, bo miała tam garaż pod domem. No ja tak zasugerowałem delikatnie, no wiesz, co by było, gdybym prawda tutaj zaczął jeździć w wyścigach w ogóle, czy wyrzuciłabyś mnie z domu od razu, czy trochę później, bo to może nie twoje klimaty, a ona powiedziała, że no dlaczego wyrzuciłam, no trzeba tylko wybetonować podjazd, bo wtedy się zmieści samochód, żebym mógł go trzymać, tak? Więc no tak. Dobre podejście, dokładnie inne reakcje niż się spodziewałeś. Tak. Inna niż się spodziewałem, oczywiście gdyby ona była odmienna, to by raczej to nie przekreśliłoby moich planów. Natomiast w dalszym ciągu to było dużym ułatwieniem. Dużo zawdzięczam temu, że miałem możliwość uzyskania takiej pomocy od osoby, która była tam na miejscu i jakoś zrozumieć, jak to działa, dlatego że wtedy jeszcze po tajsku nie mówiłem, do tego trochę trudniej to było, ale mając kogoś, kto mógł pewne rzeczy to delikatne stwierdzenie, trochę dobrze. Trudniej, prawda? Delikatnie to powiedziałeś, bo Europejczykowi na pewno nie jest łatwo w serii wyścigowej w Tajlandii, gdzie w zasadzie myślę, no wiele rzeczy po prostu działa inaczej. Rzeczy już nie związanych z motorsportem nawet, już nie mówiąc o samym motorsporcie, o wyścigach samochodowych, ale o tym, jak takie stosunki międzyludzkie wyglądają, jak relacje między sponsorami wyglądają. A to jest zupełnie inny świat w ogóle, to nie możemy w ogóle... Jak to jest, jak bardzo jest to odmienny świat, powiedz, od tego, który znasz z Europy, który znasz z Polski w pewnym sensie, ale też także znasz z Wysp Kanaryjskich. A, to jest bardzo, o ile Wyspy Kanaryjskie możemy jakoś porównywać do Polski, bo to jest w dalszym ciągu Europa, podobna kultura, to kultura azjatycka, w ogóle nie tylko tajska, chociaż tajska to jest taka szczególna, bo z różnych względów... Też fascynująca cię, prawda? Też kultura, która cię fascynuje. To jest fascynujące, natomiast na samym początku to było frustrujące, a nie fascynujące, dlatego że strasznie ciężko było mi się tam odnaleźć. I do tej pory widzę ludzi, którzy przyjeżdżają do Tajlandii, czy to na wakacje, czy w interesach, ponieważ pamiętajmy, że to jest też duży rynek dla firm, które coś w Azji tam sprzedają, nie tylko polskich, to widzę taką próbę załatwiania spraw tak jak w Europie, a to kompletnie tam nie działa. Nawet turysta, który jest na wakacjach, czasami musi coś załatwić, jest jakiś problem i z reguły nie znając
tej azjatyckiej kultury, sposobu załatwiania spraw, pewne rzeczy są nieosiągalne. Trudno mi teraz mówić, bo to całą książkę można byłoby o tym napisać, ale przytoczę taką jedną sytuację, że jest to kwestia punktu widzenia. Dlatego, że w Tajlandii ludzie nie planują na zbyt długi okres. Oni raczej cieszą się chwilą, żyją tu i teraz i nie zastanawiają się za bardzo, co będzie w przyszłości. Znaczy trochę tam się, trochę sobie planują, ale powiedzmy tak. To najważniejsze nie tak to jest mocno, to, co teraz. Nie tak mocno, jak powiedzmy w Europie. Dokładnie, a to, co było kiedyś, to w ogóle bym się nie ma co przejmować i tak naprawdę żyją tu i teraz. To, myślę, jest taki element, który niejako tworzy tą kulturę. Nadaje priorytet rzeczom, które są ważne lub mniej ważne. I myślę, że to jest jeden z takich elementów, które trzeba na początku zrozumieć. Trzeba też przestawić swoje myślenie na zupełnie inne tory. No właśnie, powiedz, jakie jest twoje myślenie teraz, ale też jakie są twoje odczucia? Czy bardziej myślisz i czujesz już po tajsku, czy cały czas jednak planujesz więcej i myślisz też o przeszłości, nazwijmy to po europejsku, że tak powiem, tak bardzo mocno to uprościmy te stwierdzenia, o których mówiłeś. Na przeszłości nigdy się nie koncentrowałem, ja raczej patrzyłem w przyszłość, tym co kiedyś było, to wyciągałem jakieś lekcje i to służyło mi do budowania teraźniejszości, także nie wiem, czy to moje myślenie było europejskie, czy mniej europejskie, natomiast w Azji na pewno moje podejście się zmieniło. Mówi się, że Tajlandia cię zmieni, ale ty nigdy nie zmienisz Tajlandii. W tym jest bardzo dużo prawdy, dlatego że próbując wprowadzić do Tajlandii niejako element naszej kultury, naszego sposobu załatwiania spraw, to w ogóle polegnie się na całej linii. Tajowie mają swój określony sposób na życie, załatwianie spraw i to dla nich działa, dlatego możemy się tylko do tego dostosować albo w ogóle się nie podejmować jakiegokolwiek projektu. Ja jestem na pewno dużo bardziej wyluzowany niż byłem kiedyś, chociaż ja ogólnie byłem wyluzowany, ale teraz w takim sensie wyluzowany, że nie przejmuję się drobnymi rzeczami, które kiedyś może jakoś tak potrafiły mi zaburzyć harmonogram dnia, ale podam Ci przykład, prosty przykład. Jakiś czas temu miałem kolizję w Warszawie, na lekkiej górce w korku samochód zaczął mi się staczać. Ja wtedy byłem zajęty robieniem czegoś innego i nie zauważyłem, że ten samochód porusza się minimalną prędkością i najechałem na samochód, który stał przede mną. Tam praktycznie nie było zniszczeń. Mi pękła ramka na tablicę rejestracyjną i praktycznie nic się nie stało, ja nawet tego nie poczułem. No ale pan, który wtedy kierował, wyszedł, no oświadczenie, prawda, tutaj przerażony był, włosy sobie z głowy rwał, ja mówię, przy pana, przy tym nic nie widać. On mówi, ale wie pan, w warsztacie zdejmu, zawieszenie tam jest, wszystko pod leżakiem, pan teraz może nie widzieć. A myślę sobie, okej, no, ja tak do samochodu nie podchodzę, chociaż rozumiem, że to jest może droga rzecz i należy o to dbać. Natomiast kolej druga sytuacja, która spotkała mnie, już po dłuższym okresie przebywania w Tajlandii, kiedy z kolei ktoś na mnie najechał, tylko tu zniszczenia były większe, bo chodziło o blacharkę. A ja wtedy wysiadłem, pani była przerażona, że moja reakcja może być różna. Ja powiedziałem, tak się po tajsku mówi, my pen rai, nie ma problemu, no, nic się nie stało, no zdarza się, tak? I tu się skończył temat. Pani była w kompletnym szoku, myślała, że ja zaraz zrobię awanturę, a tu w ogóle nie o to chodziło. I myślę, że takie sytuacje też Tajlandia uczy, żeby pewne rzeczy po prostu ignorować. Bo oczywiście, no, straty materialne to nie są fajne rzeczy. Tak. Ale z drugiej strony nie są najważniejsze, nie ma się czasami sensu przejmować. Dokładnie. No to z reguły życie nie jest zagrożone w ciągu dnia. W prostych sytuacjach to nie chodzi już nawet o zdrowie czy życie, tylko po prostu podejście do rzeczy, na które nie mamy wpływu. Mamy teraz mróz, tak jak powiedziałeś na początku, ja się boję na dwór wychodzić, ale no nie mam na to wpływu, tak? Więc jest to coś, co należy albo zaakceptować, a jak się nie podoba, to wyjechać. Chociaż są tacy ludzie, którzy lubią mróz i znam takich ludzi, mój mechanik, który kiedyś składał silniki, powiedział, że w życiu do Tajlandii nie pojedzie na dłużej niż tyle, to potrzeba mi pomóc przy składaniu silników, bo jemu to po prostu nie pasuje gorąco, bo dziś no dobrze. Myślę, że kwestia tego, co kto lubi. A powiedz, co tobie przeszkadza najbardziej w Tajlandii i czy jest coś, z czym trudno się żyje? Akceptujesz to, ale z czym trudno się żyje i trudno jest ci się do tego przyzwyczaić? Czy są takie rzeczy, które, o których myślisz, które nie mogą być codzienne? Mówiliśmy o wysokich temperaturach. Już pomijając nawet kwestię tego, jaka to jest kultura, prawda, i sposobu funkcjonowania w tym kraju, ale czy są rzeczy, o których
no być może nasi słuchacze nie wiedzą, a które zwyczajnie mogą ci przeszkadzać? To szczerze mówiąc, to się tak mało koncentruję na rzeczach, które potencjalnie mogą mi przeszkadzać, że trudno mi jest w tej chwili przytoczyć konkretny przykład. Ja myślę, że może brak abonamentu, możliwości wykupienia abonamentu na samoloty latające do Polski, to jest jakaś rzecz, która mogłaby się poprawić, albo ten lot mógłby się skrócić, natomiast tak, żeby konkretne rzeczy, no powiem tak, jak w Tajlandii przestaje mi się coś podobać, na przykład zaczyna padać deszcz, jest jakaś tam zalana droga i korki się tworzą większe, no to zawsze mogę wyjechać na jakiś czas i porobić w tym czasie coś innego, więc nie mam tam... Z każdej sytuacji jest wyjście, tak możemy powiedzieć. Z każdej sytuacji jest wyjście, więc to jest, myślę, taka odpowiedź na to pytanie, że należy znaleźć jakby środowisko, w którym nam lepiej pasuje, no bo to chyba o to chodzi, tak, żeby robić to, co się lubi i nawet w jakimś takim małym zakresie, to nie muszą być wyścigi w Tajlandii, to nie musi być coś dużego, ale myślę nawet w prostych rzeczach, tak jak urządzamy mieszkanie, tak jak nam pasuje, tak? Tak, róbmy tak jak... Tak samo możemy sobie zorganizować życie. I pamiętajmy też o tym, że no zawsze jest jakieś wyjście. Zawsze jest jakieś wyjście. A to zawsze jest jakieś wyjście. To się zgadzam. Powiedz, czy często bywasz w Polsce? Miałem taki okres, że w Polsce bywałem rzadko i na krótko. To było związane z tym, że bardzo intensywnie koncentrowałem się na tym, co się działo w Tajlandii na początku, na korzystaniu z tej pogody, z dobrodziejstw natury, która tam jest. Tak. Później byłem zajęty wyścigami, cały czas chodziłem, szukałem tych sposobów, żeby jeszcze lepiej ten projekt zrealizować, więc w Polsce troszeczkę mnie nie było. I przyznam szczerze, że to trochę był taki może gdzieś tam plan z tyłu głowy, że w zasadzie nie potrzebowałem nikomu mówić o tym, co robię, bo wolę mówić o tym, co już zrobiłem, niż o tym, co potencjalnie mogę zrobić i jeszcze nie wiadomo, czy mi wyjdzie. I wtedy w Polsce rzadko bywałem, natomiast teraz, odkąd powstał pierwszy program, opowiedziałem o tym, co robię, to w ogóle się okazało coś niesamowitego, że można jednak zrobić zainteresowanie motorsportem, głównie przez to, że się jeździ za granicą, no ale w dalszym ciągu jest to motorsport i to naprawdę to jest wspaniałe, jak niesamowici w Polsce są ludzie, którzy potrafią wspierać to, którzy potrafią korzystać też z tego, co ja robię, bo po mnie może przyjdzie jakiś młody kierowca, który będzie robił to jeszcze lepiej niż ja, też w Azji. Tak. I jest dużo prościej zorganizować budżet na starty, dlatego że teraz w Polsce mam kilka projektów, o których jeszcze nie chcę mówić, bo jesteśmy w trakcie przygotowywania tego, ale jednak zainteresowanie tym, co robię, na pewno dużo bardziej wzrosło niż w czasie, kiedy to robiłem w Polsce w jakichś tam drugoligowych rajdach czy na Wyspach Kanaryjskich, więc to jest, myślę, istotne dla całej sprawy, dla rozwoju kariery. No tak, jesteś kierowcą też, który się wyróżnia, no chociażby z tego względu, że no wyróżniasz się nawet wyglądem, prawda, tak to nazwijmy, pośród kierowców tajskich. A czy wyróżniasz się stylem jazdy, czy jeżeli porównasz się z kierowcami tajskimi, czy jeździcie podobnie, czy twój styl jest inny? No, myślę, że styl to bycie szybszym, tak to można nazwać, szczególnie jak deszcz popada. Wynika to z bardzo prostej rzeczy, że Tajowie nawierzchnię w rozumieniu śliskiej, kontrolowania samochodu na śliskiej nawierzchni to maksymalnie po deszczu mogą próbować. Mhm. Natomiast ja wygrywałem rajdy na śniegu w Polsce, jak jeszcze jeździłem w Coyotesach i w różnych super sprintach, ja wygrywałem rajdy na śniegu. No czasami też przegrywałem, ale powiedzmy, że dużo ćwiczyłem na śniegu, bo to było akurat najtańsze. Mniej się opony zużywały i poza zaliczeniem kilku krawężników, to tam nie było jakichś większych kosztów, to można było robić dowolnym samochodem. Więc jadąc po mokrym torze z doświadczeniem i wyczuciem samochodu, jak to kontrolować na śliskiej nawierzchni typu śnieg, lód, to daje mi jakąś przewagę i myślę, że to jest też jeden z takich kluczy do sukcesu i to jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego jakoś tak no, lepiej się w tym czuję. No śniegu tam nie ma. Śniegu nie ma. Tu nie ma co rywalizować, a poza tym kierowcy nie są przyzwyczajeni tak do śliskich nawierzchni, oni raczej ścigają się po suchym, natomiast tutaj też można z nimi wygrać, tylko trzeba dobrze zrozumieć ich styl jazdy, bo to też nie chodzi o to, że tor jest inny, czy siedzi się z drugiej strony samochodu, no bo tam ruch jest odwrotnie niż u nas. Mhm. Tam jest taka różnica, że oni mają inny styl jazdy w codziennym ruchu, a co za tym idzie, przekłada się na tor wyścigowy. Czyli w inny sposób reagują, inaczej
się rozglądają, no i może dojść do kolizji, która u nas jakby była trudna do wykonania, no to tam jakoś te przyzwyczajenia z drogi są trochę na to przymuszone i to myślę, że jest różnica w stylu jazdy. Tutaj te różnice można zaobserwować. Powiedz, czym się ścigasz, jakim samochodem i opowiedz troszeczkę o parametrach samochodu, którym ścigasz się w Tajlandii. Znaczy ja zaczynałem od samochodu marki Toyota Vios. To jest, u nas nie jeżdżą takie samochody, ale to jest taka trochę... Do czego właśnie możemy Corolla, to... Tak, Corolla, okej. Okay. Tak jak Corolla, tylko trochę mniejsza. Znaczy tam też jeżdżą Corolle, ale to są już w klasie wyżej. Tajowie organizują taki puchar. To są pucharówki, które się ścigają w dwóch klasach. W zasadzie jedna to jest na dwie podzielona, bo są też kobiety. Natomiast ściga się Toyota Vios i Toyota Altis, tylko żeby jeździć Toyotą Altis, to trzeba najpierw przejść ten etap ścigania się tą mniejszą Toyotą. To jest praktycznie seryjny samochód z silnikiem 1.5, krótką skrzynią i blokadą mechanizmu różnicowego. Posiada klatkę przygotowaną przez Toyotę, tą taką najbardziej podstawową. Cały w zasadzie sprzęt, wszystkie graty przychodzą już z Toyoty, są to auto gotowe do startu. I tam w zasadzie jedyna opcja to jest regulacja zawieszenia. Tak naprawdę nie da się w tym samochodzie nic zrobić i tam oni dosyć dobrze tego pilnują. To był samochód pierwszy. Później ścigałem się Hondą. To była wypożyczona Honda Jazz. U nas takie jeżdżą, chyba to się Fit nazywało. Tak. Mhm. I to była też Honda 1.5, tylko ta Honda jechała dużo szybciej, bo była lżejsza. Toyota Vios to jest taki sedan, aczkolwiek Toyota się lepiej trzymała na szybkich zakrętach, bo to był szerszy jednak samochód, więc to robiło różnicę. Mhm. Tylko przy tych prędkościach to tam, wiesz, każdy błąd cię kosztuje dużą stratę czasową, dlatego że w szybkim samochodzie, w mocnym silniku, no to te błędy gdzieś są tam niwelowane, bo czasami ich nie widać odrobić. Nawet. Tak, znam kierowców, którzy czasami do samochodów słabszych się przesiadają po to, żeby szanować prędkość, jak to nazywają, prawda, żeby się uczyć tego, bo później, jeżeli stracimy w takim samochodzie sekundy, no to w dużym samochodzie, w mocnym samochodzie, to są ułamki, ale cały czas ułamki straty. Tak, natomiast no, w małym samochodzie, to jak już się rozpędzi ten samochód do dużej prędkości, tam w tych porywach 160 na godzinę tyle, ile to może pojechać, no to wtedy już można zrobić dobry czas i jechać regularnie. Natomiast każdy błąd i wytracenie tej prędkości powoduje, że musimy się znowu rozpędzać, co w samochodzie z mocniejszym silnikiem, no to trwa krócej, więc ta strata jest mniejsza. Tak. Natomiast to był jakby krótki epizod, ale w tej chwili posiadamy przygotowanego Seata Leona do wyścigów TCR. W Tajlandii też są te wyścigi organizowane i to jest dokładnie ten sam samochód, który się, znaczy tak, o takiej samej konfiguracji, który się ściga w międzynarodowych wyścigach TCR. Dlatego, że ten samochód się kupuje raz i można go w różnych seriach używać. Ja miałem testy tym samochodem, wystartowałem w zawodach, w których no, klasa TCR się nie zebrała, bo to było jeszcze przed sezonem. Więc to były takie trochę testy, natomiast jeszcze pracujemy nad tym, żeby zorganizować ten zespół, żeby przygotować to tak, że nie tylko pojeżdżę w tym sezonie w Tajlandii, ale też będę miał możliwość pójścia wyżej, pójścia za granicę, więc nie chcemy robić takiej przerwy, dlatego rozmawiamy teraz ze sponsorami o tym, żeby ten budżet jednak zwiększyć, może uda nam się tak to zorganizować, żeby tym samochodem jeździć przez kilka sezonów regularnie, bez żadnych przerw i do tego właśnie zmierzam, dlatego jestem też w Warszawie i załatwiam te sprawy, kiedy jest przerwa pomiędzy sezonami, bo on zaczyna się dopiero od maja. I wykorzystywać ten samochód, tak jak powiedziałeś, w startach zagranicznych, czyli poza granicami Tajlandii, ale jak odległe to są wyścigi, kraje od Tajlandii? To znaczy, to zależy od tego, na którą serię się zdecydujemy, ponieważ tak jak w Tajlandii te wyścigi są czasami organizowane w Malezji, to jest tak jak u nas w Polsce mamy rajd, i częściowo w Czechach się rozgrywa, albo runda czeska jest rundą Mistrzostw Polski, to tam jest podobna analogia. Ale nie chcę na razie mówić o jakichś tam dalszych planach, ponieważ to jest coś, czego jeszcze nie jesteśmy pewni i pracujemy nad tym, także zobaczymy, jak to się poukłada i mam nadzieję, że będę miał dobre wieści. Jak sezon się skończy, to będziemy mogli wyjechać poza Tajlandię. No i zobaczymy. I będę to dalej realizował, tak jak będę mógł. Na też, pewno nie powiem ostatniego słowa. Też oczywiście mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że ta nasza rozmowa, którą teraz odbywamy, że ona jest początkiem także no, takiej komunikacji z kibicami i początkiem takich twoich opowieści, tego co robisz i jak się twoja kariera rozwija. No, z przyjemnością. Bardzo chętnie będę o tym opowiadał, bo mam nadzieję, że posłuży to komuś, żeby też
osiągnąć coś, może nie w Azji, może gdzieś indziej. Na pewno moje doświadczenia to jest kompendium wiedzy z różnymi radami, które można też przekazać ludziom, którzy chcą podobne rzeczy robić, ponieważ ja musiałem wszystkie szlaki przecierać sam. Ale to nie chodzi o to, że ja chciałem być pierwszy, bo to czasami być pierwszym jest nawet trudniej. Ale myślę, że to jest też bardzo duża wiedza, którą można przekazać czy osobom młodszym, czy takim, które chcą tą karierę rozwijać, aczkolwiek to może być różna historia w każdym przypadku. A powiedz, czy polecasz Tajlandię tak zupełnie turystycznie i czy na przykład podczas takiego turystycznego wypadu i wakacji w Tajlandii można zobaczyć wyścig, można połączyć takie dwie, myślę, ciekawe rzeczy? Tak, ja będę wkrótce publikował na swojej stronie internetowej kalendarz udziału w zawodach. Najczęściej te rundy, które są w listopadzie i w grudniu, to są te, które będą Polaków najbardziej interesować, dlatego że wtedy trwa sezon turystyczny i wtedy jeździmy do Tajlandii. No, że mało kto jeździ na wakacje do Tajlandii w sierpniu czy w lipcu. Także myślę, że to jest ten okres czasu, kiedy można zobaczyć wyścig. Serdecznie zapraszam. Jeżeli będzie zainteresowanie, to na pewno będę publikował więcej tych informacji, czy przekazywał za pośrednictwem pojazdu. Z tym, że turystycznie Tajlandia jest zawsze warta odwiedzenia, tylko należy pamiętać o tym, że do Tajlandii przyjeżdża bardzo dużo turystów, więc jesteśmy narażeni na dużo więcej takich prostych niebezpieczeństw, które czyhają na każdego turystę, czyli wszelkiego rodzaju błędnych informacji, czy trafiania w miejsca, które są już naprawdę zadeptane przez turystów. Ale Tajlandia ma też bardzo dużo pięknych miejsc, można podróżować przez miesiąc, dwa lub trzy i nie widzieć białego człowieka, tylko wtedy przydaje się zawsze pomoc kogoś, kto jest na miejscu, kogoś lokalnego, kto pokaże. Nie zawsze jest to proste zrozumieć, który autobus gdzie jedzie, tym bardziej, że wszystko jest napisane po tajsku, a i tak Tajowie tylko wiedzą, którą jedzie drogą. Tak. Więc polecam, jeżeli ktoś ma czas i ochotę, to tą Tajlandię można poznać dużo, dużo lepiej i nie tylko w tych miejscach, gdzie przebywają najczęściej turyści, a takich miejsc znamy dużo. Są też miejsca, które jeszcze nie są w jakiś sposób oblegane przez turystów. No i także mam nadzieję, że po dzisiejszej audycji jednym z takich punktów podczas wakacji człowieka, który interesuje się sportem motorowym, wyścigami samochodowymi, będzie odwiedzenie toru wyścigowego i zobaczenie, jak Łukasz Drozdowicz ściga się, mam nadzieję, z sukcesami swoim Seatem. Jeszcze pytanie na sam koniec, Łukasz. Czy jesteś osobą popularną? Czy jesteś popularnym sportowcem w Tajlandii? No ta popularność jakoś się wiąże z tym odmiennym wyglądem, o którym już wspomniałeś i to nie wiem, czy to jest popularność, to trzeba zapytać kibiców, ale w jakiś sposób... No, pytam się ciebie, jak to mierzysz, jeżeli jesteś rozpoznawalny na ulicy, jeżeli pojawiasz się na torze wyścigowym, jak zachowują się w stosunku do ciebie kibice, bo tych kibiców jest dużo. Wspominałeś o tym, że no, na wyścigi potrafi przejść kilkadziesiąt tysięcy, 100 tysięcy kibiców. To oznacza, że ten sport jest popularny po prostu. Tak, tylko to należy też powiedzieć, że tam kibice sportu samochodowego to jest trochę inny rodzaj ludzi, dlatego że patrząc na nasze odcinki specjalne, to są głównie, tak jak powiedziałeś, dokładnie znaczenie tego słowa, to są kibice, którzy się tym interesują. Natomiast w Tajlandii to jest tak, że wyścig to jest taki rodzinny piknik, na to przyjeżdżają całe rodziny i dla nich czy wyścig, czy coś innego, ważne, że to się dzieje, jest okazja do spędzenia niedzieli w jakiś fajny sposób i tam się odbywają na torze koncerty, różne pokazy, jest market i pogoda temu sprzyja, więc to jest trochę inny rodzaj ludzi. Natomiast wracając do pierwszej części twojego pytania, to powiem tak, nie ma dnia, żebym nie dostał jakiejś wiadomości na mediach społecznościowych czy w jakiś inny sposób, że ktoś mnie gdzieś widział albo tam dostaje jakąś informację, że wstydził się podejść po zdjęcie czy coś. Natomiast ludzie są bardzo mili. Mi nigdy nie spotkało nic złego jakby z tej strony. Aczkolwiek też ciężko mi jest czasami oszacować, czy jeżeli ktoś w restauracji patrzy się na mnie tak trochę bardziej niż na resztę osób, to czy wynika z tego to, że gdzieś mnie tam widział czy w internecie, w tym co robię, czy w wyścigu. Raczej też mogę podejrzewać, że wynika to z tego, że jestem jedynym obcokrajowcem w danym miejscu, no i jakoś tam się rzucam w oczy. Więc ciężko mi to jest oszacować. Też może tak być, ale powiedzmy, że jest to związane ze sportami samochodowymi, z wyścigami samochodowymi. Tutaj jest też to należy powiedzieć, że jest to związane z tym, że tak jak na Wyspach Kanaryjskich byłem Europejczykiem, który nauczył się hiszpańskiego i w jakiś tam sposób
próbował się dogadywać, no to nie robi to na nikim wrażenia. Tak. Natomiast jeżeli jest Europejczyk, który mówi po tajsku do Tajów, no to już się zauważa i to jest, myślę, ten element, który daje najwięcej tej takiej możliwości komunikacji i tego też, że chociaż ja tajskiego nauczyłem się 2 lata temu dopiero, ale jest to ten element, który zwraca największą uwagę społeczności lokalnych, że dogaduje się w ich języku. No bo tak się pracuje na szacunek. Tak się pracuje na szacunek, prawda, w danym kraju. No oni to szanują, to prawda. Ucząc się lokalnego języka, oczywiście. Dokładnie. Aczkolwiek to wynikło, no i tak się musiałem nauczyć, i tak się chciałem nauczyć, więc to nie był jakiś plan, żeby nauczyć się mówić po tajsku po to, żeby Tajowie to docenili, ale oni to przy okazji na pewno docenili. Poza tym jest dużo prościej. Można załatwiać na co dzień normalne sprawy i wzbudzać w tym ciekawość, zainteresowanie. Ale też przy tym jest niezły ubaw, kiedy Tajowie, szczególnie Tajki, nie podejrzewają w ogóle tego, że ja mogę słowo po tajsku rozumieć i zaczyna się obgadywania. To są dopiero ciekawe historie. Od razu dodam, że nigdy to nie jest nic złego. To są wyłącznie same dobre słowa, jakieś tam opinie. Komplementy, tak możemy powiedzieć, opinie, tak? No, jakieś tam komplementy, natomiast nigdy to nie jest nic złego. Nigdy nie słyszałem od Tajów nic złego. Natomiast obgadywanie kończy się tym, że Tajowie są z natury bardzo nieśmiali, więc oni by się w życiu nie przyznali do tego, że mogą coś powiedzieć na temat obcokrajowca, tylko między sobą. Natomiast potem jak ja odezwę się i na przykład powiem bardzo dziękuję za komplement po tajsku, no to wtedy zaczyna się kolor twarzy zmieniać na czerwony i tylko gdzie się ukryć. Natomiast to jest jakiś tam element rozrywkowy, ale... Takie dobre zaskoczenie. Takie dobre zaskoczenie. Lukas, nasza rozmowa niestety już zbliża się do końca. To już czas naszej audycji. Natomiast mam nadzieję, że porozmawiamy jeszcze i to niebawem i opowiesz nam troszeczkę więcej takich smaczków związanych właśnie z Tajlandią, związanych z twoimi startami, no i także z przygotowaniami do tego sezonu. Także mocno trzymamy kciuki i oczywiście pozostajemy w kontakcie i przesyłam ci pozdrowienia od kibiców z Polski. Mam nadzieję, że kiedyś być może w Polsce na jakimś rajdzie albo wyścigu gościnnie wystartujesz. No to jest ciekawy pomysł. Myślę, że może się udać. Szczególnie jeżeli moi sponsorzy wyrażą zgodę na akceptację takiego rozwiązania, kiedy to auto przywieziemy do Polski w celach promocyjnych, to można gdzieś tam wystartować. Więc bardzo dziękuję za miłe słowa i na pewno będę Cię informował i słuchaczy na temat tego, co się dzieje i mam nadzieję, że to nie nasza ostatnia rozmowa. Też mam taką nadzieję. Świetnie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Do zobaczenia. Dziękuję, do usłyszenia.